Rezygnację z funkcji prezesa klubu sportowego Wigry ogłosił podczas czwartkowej konferencji prasowej Dariusz Mazur. Jak to w życiu bywa, coś się kiedyś zaczyna i kiedyś kończy, tak? I właśnie dzisiaj jest taki dzień, kończy się pewien rozdział w moim życiu. No dość istotny, bo 11 lat, tak? Dariusz Mazur podsumował swą działalność. Do Wigier przyszedł w 2007 roku, przypomniał. Był dyrektorem sportowym i wiceprezesem klubu. Wprowadzał mnie w tajniki Grzegorz Wągiewicz. Prezes klubu, był prezydent, każdy zna. Wiele się od niego nauczyłem. Była jedna drużyna, jeden zespół, pierwszy zespół w trzeciej lidze, który bodajże na tych pierwszych treningach miał 8 czy 9 zawodników i trener Kaczmarek, który przyjechał i rozpoczął treningi, był spakowany i chciał wyjeżdżać z powrotem do domu. Przez 11 lat, podkreślał Mazur, wiele się wydarzyło i zmieniło. Mamy łącznie z Akademią, z grupami młodzieżowymi, drugim zespołem, pierwszym zespołem 27 drużyn. Myślę, że 1 do 27. O, znany w Polsce wynik, także myślę, że ta skala mówi coś za siebie, że ten klub się rozwinął przez te lata. Osiągnęliśmy wiele sukcesów, były też porażki, tak, ale najważniejsze, że po tych porażkach potrafiliśmy podnosić się jak wytrawny bokser i wyciągać wnioski i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w pierwszej lidze, w górnej połowie tabeli pierwszej ligi, z dobrym wynikiem, z dobrymi punktami, z ogromnymi szansami, aby zrealizować główny cel, jaki jest w tym sezonie, utrzymanie się w pierwszej lidze, utrzymanie zespołu dla Suwałk. Podczas spotkania z dziennikarzami Dariusz Mazur wskazał, że jego decyzja zapadła już dawno. Ja nie mogę sobie pozwolić po tylu latach pracy, żeby dać możliwość uderzania w dobrą markę Wigier Suwałki i dlatego podejmuję taką decyzję. Moja decyzja jest przemyślana, dokładnie, nie jest to nagła, nic się nie dzieje nagłego. Decyzja zapadła już w styczniu, a jeżeli ktoś by zapytał pewnie, dlaczego w styczniu nie poinformowałem o tym, no to dlatego, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym i miałem kilka rzeczy do rozpoczętych, do zakończenia. Przede wszystkim zarejestrowanie spółki akcyjnej, tak, o której mówiliśmy od dłuższego czasu. Z różnych powodów to się przeciągało. Udało się od 2 tygodni. Wigry Suwałki są zarejestrowane. Spółka akcyjna jest zarejestrowana i lada moment będzie ten okres przejściowy, kiedy drużyny seniorskie będą przechodziły pod spółkę akcyjną. Drugi cel, zamknięcie ruchów transferowych, odchodzący prezes uznał za zrealizowany. Trzeci cel, jaki postawił sobie Dariusz Mazur, to przekonanie prezydenta miasta i rady miasta, by zaangażowali większe środki w nowo powstałą spółkę akcyjną. No i też się udało, tak? Też to się udało. Mogę śmiało powiedzieć, że zresztą bardzo się cieszę, że wszyscy radni, zarówno ci, którzy są rządzą teraz miastem, jak i ci opozycyjni, opowiedzieli się za tym, że trzeba wesprzeć mocniej Wigry, że to jest nasze dobro suwalskie, ja to tak nazywam. I cieszę się bardzo z tego, że Wigry były ponad podziałami. Ostatni akord oświadczenia ustępującego prezesa wybrzmiał szczególnie. Półfinał Pucharu Polski, pierwsza liga. Myślę, że mogę jakby odejść z takim poczuciem dobrze zrobionej pracy, tak? No i to tyle, tak? Co mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam ze mną współpracowali. Decyzję Dariusza Mazura skomentował także trener Wigier Artur Skowranek. Ja to odbieram na zasadzie takiej, że robi to z bardzo dobrym sercem prezes, bo chce, żeby w Wigrach po prostu było cały czas dobrze. Na pewno tutaj nie powinno być atmosfery grobowej. Prezes z pewnością będzie cały czas z nami, na pewno będzie nas wspierał. No i my zrobimy wszystko, żeby generalnie naszą pracą na boisku, tą sportową napędzać środowisko, żeby nam po prostu pomagało w dalszym rozwoju.